8 marca mieszkanki gminy Ujazd spotkały się, aby świętować Dzień Kobiet. Jest to taki dzień, żeby okazać tutaj paniom taki szacunek i wdzięczność za ten trud codzienny. Pan burmistrz składa paniom życzenia, oczywiście są jakieś skromne upominki, no i wszyscy świetnie się bawimy. Tym razem panie mogły posłuchać muzyki w wykonaniu zespołu Sony Doro. Kobieta to różnie lubi, prawda? Trochę tego, trochę tamtego, żeby była szczęśliwa, więc dzisiaj też tak podejdziemy do tego koncertu. I każda jest inna, więc nie każdy gatunek muzyczny odpowiada każdej kobiecie, a my właśnie się skupimy na tym, żeby każda kobieta wyszła dzisiaj szczęśliwa z tego koncertu. Dlatego repertuar był bardzo szeroki, od przebojów operetkowych po standardy musicalowe. Taki wieczór jest w Ujeździe tradycją od wielu lat, a koncerty zawsze przyciągają pełną widownię. Jesteśmy już któryś raz z kolei, nie wiem, chyba od początku, jak tylko tą imprezę rozkręcili, także bardzo nam się podoba. No jest piękny zespół, grają, śpiewają, także udział też bierzemy w jakichś tam konkursach. Jestem trzeci albo czwarty raz, no bardzo miło spędzamy, zawsze jest coś przygotowane, sporo ludzi, także fajne zespoły, różne takie są, także w sumie jest bardzo przyjemnie. Tak się razem spotykamy tu każdego roku. Miło nam jest. Możemy sobie pogawędzić tutaj, pogadać, wypić kawę, posłuchać muzyki. No, wyjątkowy dzień. Dzień, w którym nie może zabraknąć serdecznych życzeń. Jak najwięcej szczęścia, jak najwięcej pomyślności, spełnienia wszystkich planów, marzeń i tego, żeby każdy kolejny dzień roku był kolejnym dniem kobiet. A czego życzą sobie bohaterki tego dnia? Pogody ducha, wytrwałości, cierpliwości, no i odpowiedniego traktowania z płci przeciwnej. No dużo zdrowia przede wszystkim, siły, no i uśmiechu na co dzień. Żeby my się zawsze tak uśmiechali, nie no dzisiaj. To i lekarze już nawet powiadają, trzeba się śmiać, być uśmiechnięty do każdego. Zadowolenia ze życia, no i radości z wnuków. Oby te życzenia się spełniły, a każdy dzień roku był jak Dzień Kobiet.